Cześć kochani, mam nadzieję, że widzieliście mój wczorajszy film o rozświetlaczach drogeryjnych, o rozświetlaczach tanich, poniżej 20 zł. Jeżeli nie, no to odsyłam was do tego filmu. Pokazałam wam wszystkie rozświetlacze, które mam, które można kupić w drogerii, które są łatwo dostępne i są naprawdę piękne. Dziś przejdziemy do tych z troszeczkę wyższej półki. Zacznijmy od tych tańszych, takich, które kosztują około 40-50 zł, a później już przejdę do tych o wiele, wiele droższych. Tańsze rozświetlacze znajdziemy na przykład w marce Sleek. Marka Sleek nie jest wprawdzie dostępna tak w każdej drogerii, chociaż ostatnio widziałam, że pojawiła się w Sephorze. Dajcie znać, czy w waszej Sephorze jest Sleek, czy nie. Ale można dostać wszędzie w necie. Można zamówić na różnych drogeriach internetowych. No i na przykład mam tutaj jeden z moich pierwszych, jedną z pierwszych trójek ze Sleeka. I to jest paleta w odcieniu Light 373 Face Form. Nie dość, że tutaj mamy przepiękny róż, fajny bronzer, to właśnie w środku jest rozświetlacz. Nie jest to mój ulubiony rozświetlacz. Muszę wam powiedzieć, że miałam lepszy, ale pokażę wam, jak wygląda. Nakłada się ok. Oczywiście, tak jak wczoraj wam wspominałam, tutaj nakładam palcem, więc jest bardziej intensywny efekt niż po nałożeniu pędzlem. Tak wygląda po nałożeniu palcem. Jest to taki dosyć świetlisty efekt. Kolor to jest taki naprawdę szampan, troszkę rozjaśniający skórę. Nie jest ani mocno złoty, ani mocno srebrny, nie ma tu za bardzo drobinek. Rozświetlacz jest przyzwoity, natomiast nie ma bardzo mocnego pigmentu, jest po prostu ok. Także jeżeli będziecie chcieli fajnej trójki, to spokojnie możecie kupić tą i mieć rozświetlacz taki bardziej dzienny. Nie jest to efekt spektakularny, ale jest w porządku. Drugi produkt ze Sleeka jest zdecydowanie mocniej napigmentowany, jest to typowa paleta rozświetlaczy, rozświetlająca paleta, highlighting palette, nazywa się Precious Metals i wiem, że są chyba dwa odcienie tej palety i mam tutaj tą paletę bardziej złotawą. Mamy tutaj trzy rozświetlacze o wykończeniu mokrym, te trzy, i ten o wykończeniu suchym. Tego suchego za bardzo nie używałam. Teraz wam pokażę te z mokrym wykończeniem, bo są naprawdę intensywne. Zaczynam od jasnego. On ma taki różowo-fioletowy błysk w sobie. Teraz ten taki szampański kolor. Trzeci, ten bardziej też szampański, złoty, platynowy można powiedzieć. Tu mamy ten najjaśniejszy. Drugi i trzeci. I czwarty kolor to jest, nie wiem dlaczego znalazł się tutaj taki złoty bronzer. Nałożę go to na górze. Jest to po prostu odcień złota. O, tu widzicie? Tu połyskuje. Kolory są prześliczne, ale to nie jest paleta dla każdego. Ta paleta ma w sobie drobinę. To jest naprawdę paleta dla osób, które albo się zajmują makijażem, albo są makijażowymi freakami. Nie jest to paleta na co dzień, nie jest to paleta, którą musicie mieć. Nie używam jej codziennie, nie będę was oszukiwać, że używam ją codziennie, bo nie. Bo właśnie przez to, że ma drobinę, jest to taki efekt bardziej wieczorowy, dyskotekowy, niedzienny. Jeżeli jesteście zwariowane na punkcie rozświetlaczy, to na pewno musicie ją mieć, bo są tutaj takie troszeczkę inne odcienie rozświetlaczy niż zwykle, szczególnie ten biały, no biały z różowym. Kolejny kosmetyk jest ciekawy, bo jest to kosmetyk w płynie. Marka Gosh, marka, która kiedyś była bardzo u nas popularna, teraz troszeczkę zapomniana przez to, że pojawiła się konkurencja. Wydaje mi się, że to jest marka ze Skandynawii, ale mogę się mylić. Pamiętam już z czasów mojego liceum tę markę i wtedy była bardzo dla mnie droga. Cena około 40 zł, z tego co pamiętam. Mam w kolorze 002 Vanilla. Jest to bardzo płynny kosmetyk, taki lejący się wodnisty. Kiedyś pamiętam, coś podobnego wypuścił L'Oreal, nie wiem, czy nadal tego nie ma. I będzie to kosmetyk, o, widzicie tutaj, dający taki połysk. Tutaj nie mamy żadnych drobinek, nie mamy krycia, nie mamy mocnego pigmentu. Teraz rozsmarowałam już na całej dłoni, ale mamy połyskującą skórę. To będzie ładnie wyglądać na dekolcie. Nie wiem, czy będę go stosować na twarzy, bo właśnie daje bardzo delikatne wykończenie. Bardzo mi przypomina ten kosmetyk z L'Oreala, ale będzie ładny do ciała. Następny kosmetyk, którego użyję, daje bardzo mocny efekt i robiłam jego test na kanale. Jest to oczywiście Mary Luminizer, Cindy Luminizer i Betty Luminizer. Są to cudowne rozświetlacze i bardzo się cieszę, że je mam w trzech odcieniach. Trzy siostry. Najbardziej oczywiście, najczęściej używam Mary Luminizer, najbardziej taki popularny odcień. Jest to bardzo intensywny rozświetlacz. Daje efekt lustra i jest w kolorze szampana. Drugi, Cindy Luminizer, ma różowy odcień. I mam go tu. I oczywiście Betty Luminizer, używam go najmniej, bo nie jest to po prostu mój odcień, bo jest to kolor brązowy, też połyskujący. Wszystkie mają w sobie tak jakby taką samą perłę, taką samą podstawę i do tego jest po prostu dodany kolor. Tu szampan, tu różowy, a tu brązowe złoto.
Zdecydowanie najpopularniejszy jest oczywiście Mary Luminizer, czyli odcień szampański i bardzo Wam go polecam. Można oczywiście kupować osobno, ja mam akurat trójkę, kupiłam go w trójce, ale możecie oczywiście polować osobno. Wspaniały kosmetyk, długo się utrzymuje, daje przepiękny efekt. Jest to jeden z moich ulubionych rozświetlaczy. Teraz jeszcze coś w tej niższej randze cenowej. Inglot, bardziej dostępny, to jest rozświetlacz do twarzy i ciała. I mam go, słuchajcie, od wczoraj, bo robiłam zakupy dla Tomi z Izraela i bardzo pozdrawiam dziewczynę z Galerii Makotów, która mnie obsługiwała bardzo profesjonalnie i właśnie dorwałam ten rozświetlacz. Wydaje mi się, że to jest odcień 02. Jeszcze zobaczę pudełeczko. Tak, 02. I to jest, słuchajcie, czysty pigment. Jeszcze go nie otwierałam, bo testowałam go tylko w sklepie, ale stwierdziłam, że Wam pokażę, bo no po prostu nie mogłam go nie kupić. I kupiłam go zarówno dla siebie, jak i dla Tomi. I cenowo też wychodzi około 50 zł, natomiast duże opakowanie, więc kosmetyk na 100% będzie wydajny. Opakowanie, którego nie znoszę, bo sypkie, sypiące się. Wysypię sobie trochę na rękę i pokażę Wam, jak ten kosmetyk wygląda. To jest po prostu bajka. Zobaczcie, to jest czysta tafla. Tafla taka platynowa, taka złota. Coś cudownego, po prostu sam pigment, jest tu mnóstwo drobinek. Kosmetyk idealny na lato, a konsultantka mi właśnie podpowiedziała, żeby używać go na przykład po zmieszaniu z balsamem do ciała, że to wygląda przepięknie, kiedy wysmarujemy się na przykład nogi, czy ręce, czy dekolt. Cudowny kosmetyk i był dostępny w kilku odcieniach, był też taki typowo złoty jak Betty Luminizer, był bardziej różowy i na pewno będę patrzyła też na inne kolory, chociaż już nie powinnam, bo mam ich dużo, ale jest to po prostu czysta tafla, także cieszę się, że Inglot też ma coś ciekawego w ofercie. Oczywiście macie też rozświetlacze prasowane, ale nie znalazłam nic tak ciekawego jak właśnie ten sypki. Teraz przejdźmy do marki Benefit. Benefit jest znany z rozświetlaczy. Przede wszystkim Eye Bright, to jest kredka do oczu, którą mam dziś w wewnętrznym, na linii wodnej. Można ją też nakładać na twarzy i rozcierać. Jest to po prostu taka biało-różowa kredka, która nie ma w sobie drobinek, jest bardzo satynowa. Nie jest jakaś taka mocno rozświetlająca, ale kiedy właśnie ją rozetrzemy lub właśnie nałożymy w wewnętrzny kącik czy na linię wodną, to daje ładny efekt. Jest lekko różowa. Widzicie, tutaj jest ta kredka, więc idealnie nada się do okolic oczu i do tutaj... i do nakładania pod łukiem brwiowym, także jeżeli lubicie taki makijaż, to polecam Wam Eye Bright. Jest to bardzo wydajna kredka, mam już kolejną, chyba miałam już 2 czy 3 razy. Następnym ciekawym kosmetykiem z marki Benefit jest What's Up i to jest jeden z ulubionych kosmetyków Kim Kardashian. Jeżeli widzieliście tutorial, który wykonywał jej makijażysta, gdzie pokazywał technikę strobing na Kim Kardashian, to właśnie był ten, oczywiście w dużej pojemności. Ja ten kosmetyk znalazłam w moim kalendarzu adwentowym Benefitu, oczywiście jak będzie tylko zima, to zaopatrzę się w kolejny kalendarz, bo to była niesamowita przyjemność otwierać codziennie te kalendarze. Mam go w miniaturce, ale i tak starczył mi na bardzo długo. Jak widzicie, jest to przepiękny kosmetyk właśnie do takiego rozświetlania, z tym mi się kojarzy. Nie ma tutaj różowych tonów, jest bardziej beżowy, jest idealny właśnie do rozświetlenia całej skóry na mokro, to jest do metody na mokro, także możecie go później jeszcze sobie utrwalić sypkim rozświetlaczem, ale już sam w sobie daje piękny efekt lusterko, bez żadnych drobinek. No i drugi oczywiście High Beam, również z Benefitu, z różowym odcieniem. Mamy też taki z złotym odcieniem, tamtego nie miałam. I ten już jest typowo taki rzadki, trochę jak błyszczyk, taki żelowy błyszczyk, coś takiego, można powiedzieć bardziej żel. Też bardzo lubię go używać, ten ma już bardziej różowy odcień, widzicie różnicę, ten jest bardziej brzoskwiniowy, taki w kolorze skóry, a ten jest jaśniejszy, z różową poświatą. Także te dwa kosmetyki z Benefitu. No zależy czego szukacie, czy lubicie gęstszy kosmetyk, czy lubicie bardzo rzadki. Wiem też, że jest ten kosmetyk, nie pamiętam z której marki, inspirowany, jak to wszyscy mówią, ale moim zdaniem jest to po prostu podróbka, taka oficjalna podróbka tego kosmetyku. Highlights chyba się nazywa, to jest High Beam, a tamten jest Highlights. I podobno też jest dobry, ale nigdy go nie używałam, także to macie te dwa oryginalne z Benefitu. Oba dają efekt lustra, z tym, że ten jest różowy, a ten jest beżowy. I moim zdaniem ten jest bardziej niedoceniany, bo ten znają wszyscy, a ten warto się nim zainteresować, bo naprawdę ma ładny odcień. I moim zdaniem troszkę ładniejszy niż nawet High Beam. Teraz kolejna marka wysokopółkowa, czyli Urban Decay. Mam tutaj cień i mam rozświetlacz. I cień, który używam jako rozświetlacz lub jako cień, cień, który ma milion po prostu drobinek. Jest to cień w odcieniu Cosmic. Cień taki pojedynczy, nie jest to cień z palety. Oczywiście w paletach Naked znajdziecie też przepiękne rozświetlacze. Po prostu cienie, które też używam jako rozświetlacze.
ale możecie też kupić właśnie pojedynczy. I to jest typowy zimny cień lub zimny rozświetlacz, jak wolicie go używać jako rozświetlacz. Ma mnóstwo drobinek, mnóstwo brokatu, więc no tutaj pokazuję Wam jako alternatywę taką, no nie wiem, można powiedzieć sylwestrową. Biały, połyskujący, perłowy, z mnóstwem małych drobinek o odcieniu srebrno, takim białym, śnieżnym można nawet powiedzieć. Także można go użyć jako rozświetlacz. Piękny, troszkę się sypie, ale efekt jest. A drugi to już jest typowy rozświetlacz Afterglow w kolorze Aura. Wiem, że Urban Decay ma więcej tych rozświetlaczy, bronzerów, różów z tej serii Afterglow, ale ja mam tylko i wyłącznie ten. I on ma poświatę różową. Też ma bardzo zimne wykończenie. Nie ma już żadnych drobinek. Jest to też czysty taki pigment. Widzicie? On jest bardziej różowy niż ten. Ten jest biało-srebrny, a ten jest po prostu taki bardzo jasny, różowy. Ale ma tak zimne wykończenie, że nie będzie pasował moim zdaniem osobom, które mają ciepłą karnację. I ja też nie do końca się w nim odnajduję, ale jest ciekawe. Jeśli chodzi o markę Clinique, to nie mam niestety żadnego rozświetlacza, ale jeden z cieni z tej serii Colourpop, Vanilla Pop 01 czasem używam jako rozświetlacz, taki bardziej dzienny. On ma typowo waniliowy odcień, nie ma w sobie drobinek, jest satynowy, bardzo delikatny. O, widzicie tą plamę tu, to jest właśnie ten cień. Pięknie połyskuje i tak jak mówię, często używam go po prostu jako rozświetlacz, kiedy nie mam nic innego pod ręką. Po prostu używam i jako cień, i jako rozświetlacz, także to też jest alternatywa, jeżeli macie sam cień. Marka Too Faced, znana z palet czekoladowych, ma też kilka ciekawych rozświetlaczy. Candlelight Glow to jest taki rozświetlacz, który ma w sobie dwa odcienie. Odcień bardziej szampański i odcień bardziej różowy i w środku ma jeszcze taki wytłoczone, już tutaj prawie go nie widać, żyrandol. Dwa kolory. Także można, to jest fajne, że macie dwa w jednym, bo można je zmieszać albo można używać osobno. Szczególnie ten ciemniejszy mi się podoba, bo jest taki bardziej brzoskwiniowy. Ten jaśniejszy to jest właśnie odcień bardziej szampański. Tu macie te dwa kolory, ten jest właśnie, jak mówię, bardziej brzoskwiniowy, ten szampański. I ten rozświetlacz daje bardzo delikatny efekt, kiedy nakładamy go pędzelkiem. Oczywiście, kiedy nakładam palcem, tutaj jest bardzo widoczny i taki lustrzany, ale nałożony pędzelkiem jest bardzo delikatny. I rzeczywiście daje takie wykończenie, jakbyśmy siedzieli przy kolacji, przy świecach i tak pięknie nam tutaj gra na skórze, coś takiego. Ale nie jest to rozświetlacz bardzo intensywny, jest bardzo delikatny. Przedostatni, bardzo ciekawy i taki klasyk, który wszyscy znają, to jest MAC Soft and Gentle, który uwielbia Shush. Shush go miała już dawno temu, znam z jej filmów i z jej opowieści. Używałam go na swoim ślubie, w moim makijażu ślubnym. Jeżeli nie widzieliście, też Wam mogę na dole podlinkować. Mój makijaż ślubny prawdziwy, nie to, że nagrałam później, tylko nagrywałam się przed ślubem. Więc kupiłam go w październiku tamtego roku. Jest to rozświetlacz z delikatnymi drobinkami. Rozświetlacz, widzicie ten kolor, no ciężko go określić, czy to jest różowy, czy to jest szampański kolor, czy taka platyna. Ciężko określić, ma w sobie złote, malusieńkie drobinki, naprawdę delikatne. On właśnie tak jak się nazywa, taki jest, soft and gentle. Zrobię tutaj taką dużą plamę koloru, żebyście mogli go zobaczyć. Daje efekt lustra, jest bardzo długotrwały. Pięknie wygląda na policzkach, rozświetla je. No idealny na ślub. Jeżeli szykujecie się do ślubu, to polecam ten rozświetlacz z mojego doświadczenia. U mnie się sprawdził, wyglądał pięknie. Ja ogólnie bardzo lubię produkty MAC. No i na koniec mój absolutny ulubieniec. Ulubieniec po prostu ze wszystkich rozświetlaczy, które mam. Jest to rozświetlacz marki Ofra. Znalazłam go na Instagramie, w sensie dziewczyny jak robią te makijaże na Instagramie i często tagują różne firmy, to właśnie go zobaczyłam i sobie go zamówiłam. Kolor to jest You Do You. Ofra w każdym razie. Zamówiłam sobie online, wyszło mi około 30 dolarów i to ma, ten rozświetlacz ma tak niesamowity kolor, że nie ma drugiego takiego na świecie, bo on jest brzoskwiniowo-złoty. Porównam go sobie tutaj, żeby było widać porównanie przy MAC-u. Tu mam Ofrę, tu mam MAC-a. Może nie widać tu bardzo dużej różnicy, bo teraz wszystko się zlewa, ale uwierzcie mi na słowo, że Ofra ma przepiękny złoto-brzoskwiniowy kolor. Pigment jest bardzo mocny i nie żałuję pieniędzy, które na niego wydałam. Ofra robi nie tylko świetne pomadki płynne, ale też właśnie rozświetlacze. Bardzo Wam polecam. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że moje rekomendacje Wam się przydały, że ten dwuczęściowy film Wam się przyda do czegoś i że będziecie o tym pamiętać podczas swoich zakupów. Piszcie mi na dole swoje rekomendacje troszeczkę droższych rozświetlaczy, swoje ulubione rozświetlacze, co u Was się najlepiej sprawdza, także dajcie mi koniecznie znać. No i zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli Wam się to podobało, jeżeli chcecie, żebym robiła takie serie z bronzerami, z różami. Mogę Wam takie przeglądy nagrywać i sobie to wszystko omawiać i mam nadzieję, że
Wam się to po prostu przydaje. To tyle, widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Pa, pa!